Cześć, witam serdecznie. Eryk Skomski z tej strony. Dziś opowiemy sobie o tym, czy programy typu RefShare są dla każdego. Z perspektywy technicznej, aby zaangażować się w program typu RefShare, wystarczy nam komputer, tablet, smartfon i dostęp do neta. Do tego obsługa tych programów nie jest zbyt skomplikowana. Już po kilku dniach, a nawet godzinach, możemy swobodnie poruszać się w każdym z nich. Niepotrzebna nam jest zatem wiedza informatyczna dotycząca oprogramowania, jak i również sprzęt o ponadprzeciętnej mocy obliczeniowej. Czy zatem w tej sytuacji programy RefShare są dla każdego? Niestety albo istety odpowiedź brzmi nie. W podejściu do RefShare wskazany aspekt techniczny jest tak naprawdę aspektem najmniej istotnym. Odpowiadając sobie na pytanie, chcąc sobie zadać odpowiedź na pytanie, czy nadaje się do RefShare, trzeba zahaczyć o całkiem inny obszar. A więc jak podejść do RefShare? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że RefShare to nie lokata, czy inny produkt bankowy. Nie wystarczy więc jedna wizyta w banku w celu zdeponowania wkładu, a po na przykład roku czasu druga w celu wypłacenia wraz z zyskiem w wysokości całych 3% pomniejszonego oczywiście o podatek. Programy RevenueShare mogą dać nam korzyści kilkuset procent większe niż produkty bankowe, ale należy je traktować jak własny biznes. Jak każdy inny biznes, czy też biznes tradycyjny. Czy każdy z nas nadaje się do tego, by prowadzić własny biznes? Pewnie, że nie. Dlatego też i RevShare nie są dla wszystkich. Jakimi zatem cechami powinna się charakteryzować osoba, która chce spróbować w biznesie, w tym również w RefShare? Więc tak, po pierwsze, umiejętność podejmowania ryzyka. Prowadzenie własnego biznesu nierozerwalnie związane jest z koniecznością podejmowania ryzyka. W ramach tej umiejętności powinieneś być w stanie poprawnie identyfikować i oceniać ryzyko. Powinniśmy również potrafić planować i wdrażać działania, które te ryzyka będą w stanie wyeliminować lub chociaż ograniczyć. Uruchamiając swój biznes, uruchamiamy swoje pieniądze, swój biznes, tak? Swój czas. Więc wszystkie te ryzyka skupiać się będą wokół naszych pieniędzy. Po drugie, odporność na stres. Cecha ta w dużej mierze powiązana jest z tą wskazaną wcześniej. To właśnie ryzyko, jakie wiązać się będzie w prowadzonych przez nas biznesach, wywoływać mogą nas poczucia lęku, obawy, różnych negatywnych emocji, a więc wszystko, co składa się na stres. Wszak prowadzenie własnego biznesu jest znacznie bardziej stresujące od pracy na etacie. Jeśli realizacja celów, jakie przed sobą stawiamy, przebiega bez większych przeszkód, to stres jest w nas wtedy uśpiony. Niestety, gdy tylko sprawy zaczynają iść nie po naszej myśli, nie trzeba długo czekać, by stres się pojawił. Warto zatem się na niego przygotować i znaleźć zawczasu już najlepszą dla siebie metodę radzenia sobie z nim. Po trzecie, umiejętność przewidywania i planowania. Prowadząc własny biznes, nie można tylko żyć bieżącym dniem. Trzeba starać się przewidywać przyszłość. I wcale nie potrzebna tu jest wizyta u wróżki. Warto zdać sobie sprawę z tego, jakie skutki w przyszłości przyniesie to, co dziś robimy, bądź to, czego dziś nie zrobiliśmy. Koniecznym jest również obserwowanie ciągle zmieniającego się otoczenia, z wyrobieniem sobie umiejętności przewidywania i planowania. Pozwoli nam w porę dostrzec nadchodzące ryzyka oraz wszelkie zagrożenia, które mogą stanąć nam na drodze do realizacji wyznaczonych celów. Po czwarte, motywacja. Będąc panem, panią własnego losu, musisz mieć świadomość, że motywacja do działania nie przyjdzie do nas z góry. Motywację do działania zatem czerpać należy samemu. Z optymalnych dla siebie źródeł, często nawet z wnętrza nas. I wreszcie po piąte, to jest umiejętność uczenia się na porażkach. W naszym życiu zdarzają się wzloty i upadki. Tak samo jest w biznesie. Przy czym doświadczenie pokazuje, że w biznesie porażki zdarzają się nawet częściej niż sukcesy. Dlatego tak ważnym jest umiejętność uczenia się na własnych błędach.
Jak ich coś się wystrzegać? Jeśli są cechy charakteru, które mogą pomóc nam w prowadzeniu biznesu, to i są również takie, które szczególnie mogą nam dać się we znaki i skutecznie ukierunkować nas na porażkę. Tak naprawdę wszystkie te cechy, które zostały wymienione wcześniej, to jest strach przed ryzykiem, brak odporności na stres, myślenie krótkoterminowe, problemy z motywacją i niewyciąganie z wniosków z tego, co robimy. Stworzyć mogą mieszankę na tyle wybuchową, że obawiać się będziemy nawet wychylić nos spod kołdry. A gdzie tu myśleć jeszcze o własnym biznesie? Okej, jakie zatem mam szanse? Dobra informacja jest taka, że wszystkich pożądanych cech charakteru nie musimy posiadać już na samym starcie. Nie każdy też z tym się rodzi. Ale wszystkiego można się nauczyć. Ważne jest to, jak szybko tą wiedzę przyswoimy i jak szybko ją spożytkujemy i w jaki sposób. W przypadku refsze sposób uczenia się może być jeszcze lepszy. Pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednią osobę wprowadzającą, sponsora, który będzie nam pomagał zgłębiać tajniki tego biznesu na każdym etapie naszej przygody. Jest również zła wiadomość. Nawet jeśli posiadamy wszystkie pożądane cechy, to i tak nie będą one gwarantem w tego typu biznesie. Warto o tym pamiętać, aby nie uśpić naszej czujności, a do każdego zagadnienia podchodzić indywidualnie. I pamiętaj, jeśli wchodzisz już do biznesu typu refsher, to działaj w nim na maksa, aby zdobywać poleconych. Wtedy o wiele szybciej wyciągniesz swój wkład. I ze stresem będziesz się mógł pożegnać. I pamiętaj, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Świetnego dnia i do zobaczenia. Wasze zdrowie. Cześć.